Dziś nie będziemy mówić ani o lewkach, ani o żadnych innych kreskówkach. Nie będziemy nawet mówić o kotkach moldujących się w lesie. Naszym dzisiejszym tematem nie będą nawet Kroniki Serpentii, czyli moje epickie dzieło o smokach, które kiedyś rzekomo napiszę. Nie. Tym razem będziemy mówić o... dalekiej drodze? Cykanie świerszczy, cyk, cyk, cyk. No wiecie, dalekiej drodze? Powieści i fantazy, nad którą pracuję od czasów gimnazjum? A obecnie mam 30 lat. Powieści, którą napisałem już 4 razy, ale każdy z manuskryptów został odrzucony przez wszystkich wydawców w Polsce. Gwoli ścisłości, najnowsza wersja była bardzo blisko trafienia do druku. Ostatecznie jednak wydawnictwo stwierdziło, że mojemu dziełu brakuje nieco oryginalności. Tak więc moim aktywnym questem jest napisanie całej historii od nowa. Znowu, po raz piąty. Ale tym razem tak, aby wręcz tryskała oryginalnością. Tak będzie tryskać oryginalnością, że was wszystkich ochlapie i będziecie mieli plamy oryginalności na ubraniach. I nigdy nie uda się wam ich doprać. Jeśli jesteście stałymi widzami kanału, to pewnie pamiętacie, że milion lat temu, czyli 9 stycznia 2021 roku, opublikowałem już jedno wideo o dalekiej drodze. Przedstawiałam w nim jednego z głównych bohaterów, Zimona, czyli niziołka, który pragnie zostać magiem. Ale tak mu to trochę nie wychodzi, bo w jego świecie niziołki nie mają żadnej magii i nie potrafią nią władać. Nawet wręcz przeciwnie, są całkowicie magioodporne. Zimon wpada więc na genialny pomysł przywołania jakiegoś lovecraftowskiego bytu i poproszenie go o danie mu magicznych mocy. Co może pójść nie tak? No właśnie, coś idzie nie tak i zamiast Cthulhu Zimon przywołuje coś, co twierdzi, że jest zwykłą nastolatką. Na dodatek ze świata, w którym nie ma magii? Zimon jest sceptyczny. Dziś właśnie chciałbym wam przedstawić owe przywołane przez Zimona coś. A zatem poznajcie najważniejszą postać w prozie każdego początkującego pisarza. Mojego self-inserta! Znaczy się byłego self-inserta? Pamiętacie, staram się nadać mej opowieści nieco więcej oryginalności. Jeśli macie jakieś rady dotyczące tego, jak od self-insertować self-inserta, dajcie mi znać w sekcji z komentarzami. Teraz jednak wróćmy do przedstawienia postaci, która jak najbardziej ma imię. Jakieś imię. Postanowiłam na razie jednak go nie zdradzać, bo to tak trochę spoiler. Poniekąd. Ale nie w takim sensie, jak sądzicie. Widzicie, w oryginalnym, pierwszym, starożytnym manuskrypcie narracja przeskakiwała między dwoma punktami widzenia Zimona, no i właśnie przywołanej przez niego zdecydowanie nie demonicy, huhuhu. Tak więc czytelnicy poznawali jej imię jeszcze przed Zimonem. Jeśli jakimś cudem są tutaj osoby, które nie tylko czytały, ale również pamiętają mego bloga na Onecie, nie, imię, które pamiętacie, nie jest już aktualne. Tak, wreszcie przyjęłam do świadomości, że było trochę nierealistyczne oraz zbytnio wydumane. Widzicie? Jestem otwarta na krytykę. Co prawda, zgodzenie się z nią zajęło mi półtorej dekady, ale hej! Lepiej późno niż jeszcze później! Dla tych, którzy nie musieli cierpieć, czytając moją wczesną prozę, ta konkretna postać co prawda nie nazywała się Ebony, Darkness, Dementia, Ravenway, ale niewiele jej do tego brakowało. Proszę, nigdy więcej o tym nie mówmy. Cringe jest tak silny, że sprawia mi fizyczny ból. Wracając jednak do powodu, dla którego na razie nie zdradzam imienia tej postaci. Otóż czytając moje manuskrypty ponownie, zauważyłam pewne pojawiające się motywy i doszłam do wniosku, że lepiej do siebie wszystko pasuje, jeśli całość jest pisana z punktu widzenia Zimona, a imię zdecydowanie nie demonicy, nie, ależ skąd? Przez większość książki pozostaje zagadką. Przede wszystkim lepiej odda to fakt, że Zimon naprawdę nie wie, co lub kogo przywołał.
W ten sposób czytelnicy również nie będą wiedzieli, czy to dziewczyna, czy to demon. Jakie ma intencje? Co się zaś tyczy imienia? Widzicie, w świecie Simona wymienienie się imionami z demonem oznacza nawiązanie nierozerwalnej więzi, a jako że Niziołek żałuje, że w ogóle zabrał się do przywoływania czegokolwiek i zdecydowanie temu, co przywołał, nie ufa, nie chce z tym czymś nawiązywać żadnych kontraktów ani żadnych innych więzi. Tak więc stanowczo nie tylko odmawia przedstawienia się, lecz także ilekroć przywołana przez niego istota usiłuje mu podać swoje imię, Simon zatyka uszy i zaczyna krzyczeć: la 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 la, nie słyszę cię, la 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 la. Rozważałam nadanie być może demonicy jakiegoś tymczasowego przezwiska, ale doszłam do wniosku, że nie. W tym momencie historii Simon by tego nie zrobił. Nadając komuś jakieś imię lub przezwisko, zaczynamy go personifikować, czyli postrzegać jako osobę, odczuwać w stosunku do niego empatię, może nawet sympatię, a tego właśnie Niziołek zdecydowanie stara się uniknąć. Wiecie, coś w stylu: nie nadawaj mu imienia, bo się przywiążesz. Na początku Simon nawet nie chce o niej myśleć jako o osobie, więc używa takich zwrotów jak demon, ta rzecz, potwór. Dopiero później zaczyna się przyłapywać na myśleniu: nastolatka, a także dziewczyna. Teraz już pewnie rozumiecie, że moment, w którym Simon nie tylko chce usłyszeć jej imię, lecz także podać własne, jest w książce taki trochę ważny. I gdybym teraz podała wam jej imię, to by tak trochę ten moment, no wiecie, może nie całkiem zrujnowało, ale zdecydowanie osłabiło. Tak więc na razie jej imienia nikomu nie zdradzę. Nadal jednak chcę wam trochę nieco powiedzieć o tej postaci. No wiecie, tak żebyście mieli szansę chociaż trochę ją poznać. Być może polubić? Oto wszystko, co wam zdradzę. Niniejsza osoba, którą tutaj rysuję, twierdzi, że jest zwykłą nastolatką ze świata, w którym nie ma magii. Czyli wiecie, z naszego świata, albo przynajmniej ze świata bardzo do niego podobnego. Mimo to, w ciągu zaledwie 15 minut od pojawienia się w świecie Simona, zdołała jakimś cudem przywołać magiczną kulę ognia i cisnąć nią w trola? Ponadto posiada jeszcze wisior, który jest najstarszym i najpotężniejszym artefaktem, o jakim Simon kiedykolwiek słyszał? Podejrzane. Bardzo podejrzane. Jeśli rzeczywiście nigdy wcześniej nie władała magią, samo nauczenie przywoływania się małego płomyka powinno zająć jej, no, co najmniej tydzień. Przywołanie całej kuli ognia i jeszcze rzucenie nią w kogoś? To wymagałoby miesięcy ćwiczeń. I skąd niby zwykła nastolatka miałaby liczący sobie przynajmniej 2000 lat artefakt, wykonany przez dawien dawna wymarłą rasę? Ktoś tutaj zdecydowanie nie mówi całej prawdy. Pytanie brzmi, jak wiele z tej opowieści jest kłamstwem? Fragment? Całość? Czy ta istota jest rzeczywiście nastolatką, ale kłamie na temat swego pochodzenia? Czy może, tak jak obawia się Simon, jego nowa przyjaciółka w rzeczywistości jest demonem i ta cała szopka z udawaniem zwykłej śmiertelniczki jest częścią diabolicznego planu? Co się zaś tyczy jej wyglądu fizycznego? Jeśli patrzycie na rysunek i zastanawiacie się: ha, czy to na pewno dziewczyna? Myślałam, że to chłopak. Jest to zdecydowanie trafna obserwacja. Androgeniczny wygląd był integralną częścią tej postaci, odkąd sięgam pamięcią. Jej pierwszą reakcją na informację, że znalazła się w świecie fantazy, jest przebranie się za chłopaka. Nawet pomimo tego, że Simon tłumaczy jej, że nie ma takiej potrzeby. Nikt nie uzna noszenia przez ciebie spodni za dziwne. No przecież nie żyjemy w wiekach ciemnych. Nasza monarchia jest oparta na matrylinearnym systemie pokrewieństwa. No koperek z pietruszką, co jest z tobą nie tak? Tak szczerze to Simon myśli, że jego znajoma od dawna chciała się przebrać za chłopaka i tylko szukała pretekstu. Tak po prawdzie to, aby ujść za chłopaka, nie musi ona zbytnio się przebierać, bo jej kształty naprawdę trudno nazwać kobiecymi. Jest wysoka i przy tym zdecydowanie zbyt chuda, aby mogło to być zdrowe. Wiecie, taka grochowa tyka, zupełnie jakby nagle urosła w ciągu jednej nocy i jej ciało zużyło na to cały zgromadzony tłuszcz, a także część mięśni.
Jako mój self-insert, oryginalnie owa kreatura miała dokładnie ten sam kolor włosów i oczu jak ja. Oczywiście, jakżeby inaczej. Jednak w tej iteracji dalekiej drogi postanowiłam dać jej rude włosy, zielone oczy oraz leworęczność. Ponieważ w świecie Zimona są to cechy stereotypowo kojarzone z magią. W sumie w naszym świecie zresztą też. Wyobraźcie to sobie, Zimon całe życie ciężko pracował, aby zostać magiem i mimo to nigdy mu się nie udało opanować zaklęć. A tu tymczasem nagle pojawia się ktoś, kto ma wszystko tak od razu, bez żadnej pracy. Nie musi się ani uczyć, ani trenować. O tak po prostu zaczyna sobie rzucać zaawansowane czary. I na dodatek jeszcze urodził się, wyglądając jak ktoś, kto jest naturalnie dobry w rzucaniu czarów. Więc nie musi się starać, aby wszystkich przekonać o swoich umiejętnościach. Aż krew zalewa! Czy mieliście kiedyś jakieś zainteresowanie, w którym chcieliście być, naprawdę bardzo chcieliście być dobrzy, więc ciężko pracowaliście, ale nadal byliście niezadowoleni z waszych umiejętności? A tu nagle okazuje się, że ktoś z waszych znajomych jest w owym zainteresowaniu świetny, ale nic z tym nie robi? Bo to przecież takie łatwe i niepoważne. To jest ona, to jest ta osoba. Reszta jej osobowości jest równie mocno irytująca. Niczego nie traktuje poważnie, znalezienie się w innym świecie traktuje jako zabawę, albo grę komputerową, albo film, który sobie właśnie ogląda. Myślenie o konsekwencjach swych czynów nie jest jej mocną stroną. Najpierw zrobi, dopiero potem... czasami nawet trochę pomyśli... Uważa, że jest super mądra, sprytna, chytra i ogólnie inteligentna. Ale także dobra w intrygi, kłamstwa i grę aktorską. Spoiler, tak naprawdę nie jest. Nigdy nie wyrosła z tej fazy, w której postrzega się samego siebie jako głównego bohatera książki, który jest wyjątkowy, specjalny, któremu zawsze wszystko się uda i który nigdy nie umrze, bo przecież jest głównym bohaterem. Najbardziej na świecie pragnie cudzej atencji oraz adoracji. Przesadną pewnością siebie pokrywa kłopoty z samooceną. A pragnienie nawiązywania autentycznych więzi i bliskości z innymi ludźmi? Pokrywa bezczelnością. A tak poza tym to nie ma problemu z okradaniem innych ludzi. Z oszukiwaniem i okradaniem innych ludzi. Skrupuły? Wyrzuty sumienia? A co to takiego? No wiecie, taki typowy self-insert. Jestem pewna, że wszyscy już ją kochacie. A przez ją kochacie mam na myśli, macie ochotę ją jitnąć przez okno. Proszę, nie krępujcie się, macie moje pozwolenie. Zanim ją jednak jitniecie, pamiętajcie, aby pozostawić pod wideo wielkiego kciuka w górę. Jedna łapka w górę równa się jedno jitnięcie. Ja tymczasem podziękuję moim patronom, czyli osobom wspierającym mnie poprzez portal Patronite. Po to, abym robiła porządne filmy, a nie takie pożary śmietnika jak niniejsze wideo. Przepraszam, przysięgam, że we wrześniu wrócę do robienia ankiet i livestreamów. Na szczególne przeprosiny z mojej strony zasługują... Dranidir, Srebrna Stal, Piotr Wołoch, Marii Ubu, Aleksandra Shoemaker, Piotr Orlik, Juliusz Deslaucz, Necro Spyro, Lion Blau, Lion Blau, Wiktoria Bartkowiak.